Jednym z symboli nierozerwalnie kojarzącym się ze świętem plonów jest słomiana kukła zwana babą. Najczęściej dożynkowe kukły ustawiane są przy drogach wjazdowych do miejscowości, w której odbywać się będą uroczystości. Często tworzą zabawną scenkę i są atrakcją dla przyjezdnych. Słomiane kukły dożynkowe co roku można podziwiać, przejeżdżając przez polskie wioski niemal w całym kraju. Wkrótce te imponujące okazy pojawią się też w ulicy Piaskowej. Skąd pomysł na takie kukły dożynkowe? Pomysł mam od pana dyrektora. Pan dyrektor w tamtym roku był w jednej wiosce, gdzie taki pokaz był zrobiony. Te zdjęcia były bardzo ciekawe. Dziewczynom z kola gospodyń powiedziałam o takim coś, żebyśmy mogli zrobić w tym roku, lebo w tamtym roku to już było za późno, co widziałam te zdjęcia. I dziewczyny to zaciekawiło. Myśmy się domówili, że zrobimy taką jedną wystawkę koło Domu Ludowego i się zgodzili, pracujemy nad tym. Z jakich materiałów powstały te postacie i czy ktoś pomagał pani przy robieniu ich? Pomagali mi dzieci i koleżanki z kola gospodyń. Dzieci mnie obrysowali na tą poszewkę, lebo to jest takiej wielkości, jak jestem ja. Koleżanka ma maszynę, ona to zeszyła wszystko. Ja to wypełniłam szanem i teraz najbliższą niedzielę, właśnie przed dożynkami, ostatnią niedzielę, to będziemy dokończywać, czy będziemy robić oczy, nos, usta i ubierać to do właściwych czuchów. I co dalej z tymi kukłami? Będziecie jechać, pokazywać je szerzej poza wieś, czy one znajdą swoje stałe miejsce gdzieś właśnie tutaj w tej miejscowości i będą mogły być podziwiane przez mieszkańców? No właśnie, my ich zostawimy przed Ludowcem, zrobimy taką wystawę. Ze snopków, ze szana zrobimy taką sofę, na którą położymy albo posadzimy babciu i dziadka naszego. Ozdobimy dyniami, kukurydzą, jakimiś kwiatkami. Coś, jakieś jeszcze elementy tam damy, jakieś napisy i będą mogli podziwiać mieszkańcy naszej wsi i mieszkańcy, które będą przejeżdżać naszą wsią. Mieszkańców w Wolicy do wspólnej pracy i integracji zachęcać nie trzeba. Kreatywność i zaangażowanie, tego na pewno nie można im odmówić. Czy to będzie jakaś tradycja wsi, takie postacie ze słomy, czy to pierwszy i ostatni raz? Nie, ja planuję to robić co roku i coraz więcej, i coraz śmieszniej. I po prostu, aby ludzie byli zadowoleni i się cieszyli z tego. A jak będzie wyglądać ta wystawa przed Domem Ludowym? Czy to będzie jakaś scenka sytuacyjna, czy po prostu będą wystawione do oglądu? Będą wystawione do oglądu, tylko tak będą sobie siedzieć, przepraszam, i będzie tam jakiś śmieszny napis i ludzie będą patrzeć. Ile ogólnie zeszło pani wykonanie tych postaci? Na razie my to robili dwa dni. Dwa dni i w niedzielę to będziemy dokończywać, także trzy dni jest roboty, plus czwarty dzień to będziemy tam przygotowywać wszystko koło Domu Ludowego. Jak co roku podczas Święta Plonów mieszkańcy wszystkich wsi w gminie prezentują swoje dzieła, wieńce dożynkowe. O tym pomimo pracy nad kukłami mieszkańcy Wolicy Piaskowej nie zapominają. Więc mamy gotowi, w tym roku jsme zrobili dla dzieci, także mamy taki malutki wieniec. Wszystko jest przygotowane, tylko już dzieci ubierzemy. Wianki jeszcze będziemy wić teraz w niedzielę dla dziewczynek. No i cieszymy się. Ja jeszcze korzystając z okazji, dziś już oczywiście oficjalnie obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, ale urodzona w Słowacji. Tam u was dożynki też się świętuje? Tak, pewnie, że się świętuje i oni też robią takie właśnie wystawki, takie pokazy i w Polsce tak samo się robią takie, tylko na Podkarpaciu tak mało jeszcze jest to, nie jest tak, tego tak widzieć, nie? Także zaczynamy my i mam nadzieję, że jeszcze i okolite wioski następny rok tam przyłączą i zrobimy też takie na Podkarpaciu, coś takiego ładnego. W poniedziałek 14 sierpnia w Domu Ludowym w ulicy Piaskowej spotkały się panie z miejscowego koła gospodyń wiejskich, radny Piotr Solarek oraz sołtys wsi Monika Mazur, aby wspólnie przystroić dożynkowe kukły.